nauczyłam się wielu rzeczy. Natomiast to jest już dla mnie zgrana karta, szuflada dawno zamknięta. Dziewczyny, kobieta roku glamour. No właśnie, jaka ta kobieta według jest? Bo tutaj mamy dwa pokolenia i pewnie się różnią te kobiety. Niby się różnią, ale tak myślę, że właśnie, że nie aż tak bardzo. Jaka to kobieta jest? Moim zdaniem świadoma siebie, świadoma swoich wartości, tak, pewna siebie. Taka, która uśmiecha się do siebie i umie sobie odpuszczać. Myślę, że to jest taka, to jest kobieta, która... Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Tak. Nie ma dla niej czasu. Czyli to wy i tak płynnie chcę przejść, słuchajcie, do kolejnego tematu. Wasz udział w Asia Express, właśnie, jak wam po tym programie? Czy coś się zmieniło w waszej relacji? Czy się nauczyłyście siebie od nowa może? Od nowa siebie się nie nauczyłyśmy, bo doskonale się znamy i jesteśmy taką ekipą razem z Xavierem, po prostu no, taką bardzo... rodziną, która lubi rozmawiać, więc bardzo dużo o sobie wiemy i to jest przyjemne. A ten wyjazd nas tylko umocnił, jakby pokazał nam, że można w życiu otwierać wiele drzwi i trzeba po nie sięgać, po prostu. Czyli twoja mama nie pokazała jakiejś drugiej twarzy? Nie pokazała drugiej twarzy. Też w sumie od kiedy ja pamiętam, zawsze mama pielęgnowała tą relację kumpelską między mną i Xavierem, więc... Znamy się dosyć długo. No właśnie, trochę się znamy. Ponad 20 lat i nie mamy przed sobą tajemnic. I to jest coś, co jest piękne w naszej relacji. Tak, i ja tego życzę wszystkim, żeby po prostu rozmawiać, dawać dzieciom przestrzeń w każdym wieku. Bycie sobą. No właśnie, tak. No właśnie, bo chyba dzieci i młodzież w dzisiejszym społeczeństwie mają te relacje z rodzicami, no nie takie jak wy, nie tak dobre. Jest na pewno też mnóstwo ludzi, którzy mają niesamowitą relację. Tak, chciałam to powiedzieć. Są pewnie różne, ale podstawą naszej relacji jest jakaś szczerość, rozmowa. Zaufanie. Zaufanie. Też ostatnio właśnie ty mówiłaś z kolei, że no właśnie ja chcę ten Sopot przytoczyć, o którym mówiłaś i na który się otworzyłaś, że te opinie naprawdę wywarły na tobie, miały ogromny wpływ na ciebie, na to jak się odczuwałaś. I właśnie, no, czy ty to przepracowałaś jakoś po tylu latach, czy gdzieś tam dalej to może być jakaś zadra? Wiesz co, mam do tego bardzo duży dystans, nauczyłam się wielu rzeczy, natomiast to jest już dla mnie zgrana karta, szuflada dawno zamknięta. Gdzieś została otwarta tylko po to, żeby ją zamknąć na klucz. Dlatego już nawet nie chcę tego jakoś mocno komentować. No wiadomo, jeśli ktoś, a w moim przypadku wiele osób, mówi o tobie niefajnie, to gdzieś to cię dotyka. No nie masz skóry aligatora, więc w jakiś sposób to trzeba przepracować. Ale myślę, że ja mam spory dystans i do życia, i do siebie, i do świata, dlatego zamknęłam tę szufladkę. Ja też muszę zapytać, słuchaj, o to, czy ty planujesz jakieś występy niedługo, bo też pamiętam, że się pojawiłaś kiedyś w Progresji na takim gościnnym występie i było naprawdę bardzo dużo twoich fanów. Ja też tam byłam, słuchaj. I czy planujesz właśnie coś takiego? Bo to jest jednak, no, jesteś ikoną, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o tą piosenkę. I tutaj nie mówimy o negatywnych komentarzach, tylko naprawdę masz taką ekipę fanów, którzy gdzieś tam cię wspierają i wysyłają te serca do ciebie. Tak, wiem. I za to z całego mojego pomarańczowego serca dziękuję, bo naprawdę jest mnóstwo osób, które kibicują, które chcą usłyszeć nowy singiel. Mam nadzieję, że to niebawem nastąpi, bo jestem w trakcie. A cały czas gramy koncerty, więc jeździmy, gramy, bawimy się z ludźmi, oni się super bawią, znają Every Night i mam nadzieję, że ten nowy singiel też będą śpiewać. Super, bardzo wam dziękuję, dziewczyny, za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.